Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. W Warszawie obradowała Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości. Podczas posiedzenia wybrano nowych wiceprezesów partii, a także jej ścisłe kierownictwo, czyli komitet polityczny. Wiceprezesami partii zostali premier Beata Szydło, wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, szef MSWiA Mariusz Błaszczak, minister koordynator spec-służb Mariusz Kamiński, szef Ministerstwa Obrony Antoni Macierewicz oraz minister w kancelarii premiera Adam Lipiński. Joachim Brudziński będzie też nadal pełnić funkcję przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Partii. Kierownictwo z poprzedniej kadencji odniosło wielki sukces. Nie było powodu do jakichś szerszych zmian, chociaż pewne uzupełnienia nastąpiły. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, wiceprezesami partii nie zostali wicepremierzy Piotr Gliński oraz Mateusz Morawiecki. Wybrano ich natomiast do Komitetu Politycznego Partii i będą zasiadać w jego prezydium. Stanowisko wiceprezesa oczywiście jest bardzo ważne, no ale to w gruncie rzeczy jest taka dodatkowa gwiazdka na pagonie. Natomiast tak naprawdę ważne jest to, czy się jest w tej grupie, czy się nie jest, i obydwaj będą. Członkami Komitetu Politycznego zostali też m.in. Anita Czerwińska, Wiesław Janczyk, Karol Karski, Leonard Krasulski, Beata Mazurek, Elżbieta Witek oraz ministrowie Marek Grubarczyk, Krzysztof Jurgiel i Henryk Kowalczyk. Miejsca w kierownictwie partii stracili z kolei Dawid Jackiewicz, Marcin Mastalerek, Wojciech Jasiński, który został prezesem PKN Orlen, a także Michał Ujazdowski. Europoseł krytykował w ostatnim czasie działania rządu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Można mieć odmienny od kierownictwa pogląd także jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, ale jeżeli chodzi o wchodzenie do kierownictwa, to w sprawach najwyższej wagi, a to jest sprawa najwyższej wagi, no te poglądy muszą być jednolite. Brak poważnych zmian w partii rządzącej nie dziwi, podkreśla politolog dr Aleksander Kozicki. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło przebudowywanie kraju, reformy są bardzo głębokie i trudne. Zmiana ekipy w centrum może w takim momencie doprowadzić do pewnego chaosu oraz przetasowania wewnątrz partii. Każdy aspekt chaosu były bardzo niekorzystne dla wprowadzanych zmian. Rada Polityczna Partii była zamknięta dla mediów. Wiadomo jednak, że prezes Jarosław Kaczyński wezwał do zmian potrzebnych do realizacji tzw. planu Morawieckiego. Przestrzegł też polityków formacji przed akceptowaniem patologii w instytucjach publicznych oraz państwowych spółkach. Są tego rodzaju nadużycia. Trzeba się z tym rozprawić taką bardzo twardą ręką. Jarosław Kaczyński przyznał też, że zdarzają się nietrafione decyzje personalne. Musimy w tej chwili te decyzje korygujące podejmować i mam nadzieję, wierzę w to, że rząd, że pani premier będzie takie decyzje z całą energią podejmowała. Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości przyjęła uchwałę, w której wzywa prezydent Warszawy do dymisji. Prezes partii ocenił, że obecność Hanny Gronkiewicz-Waltz w życiu publicznym jest personifikacją wyjątkowo ciężkiej patologii demokracji. Przekażmy sobie znak pokoju. To hasło kampanii Homo Lobby, która trwa od kilku dni w Polsce. Jej twórcy manipulują nauczaniem Kościoła oraz słowami Ojca Świętego Franciszka. Promowanie dewiacji sponsoruje George Soros. Na ulicach wielu polskich miast pojawiły się plakaty i billboardy przedstawiające dwie ręce przekazujące sobie znak pokoju. Na przegubie jednej ręki jest różaniec, natomiast na drugiej tęczowa bransoletka, symbol dewiacyjnych związków homoseksualnych. Łączenie teraz różańca ze znakiem homoseksualistów, którzy przejawiają straszną nienawiść do Kościoła, którzy bluźnią, ubliżają Kościołowi, na przykład używają publicznie kart Pisma Świętego jako papieru toaletowego, jest faktycznie świętokradztwem. To tak jakby połączyć różaniec sierpem i młotem, bo wiemy, że gender ideologia, homoideologia to jest taki neomarksizm, to jest taki różowy marksizm. Podkreśla ksiądz profesor Dariusz Oko. Za kampanią stoją środowiska LGBT oraz Tygodnik Powszechny, Znak i Więź. Główny wydźwięk tej kampanii sprowadza się do tego, że to Kościół ma przepraszać. I twórcy manipulują też słowami Ojca Świętego Franciszka, który otwarcie sprzeciwia się homoseksualizmowi, stając w obronie rodziny. Stanowczo o kampanii wypowiedział się metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz.
wydanym oświadczeniu podkreśla, że kampania manipuluje nauczaniem Kościoła. Niestety jasno widać, że kampania, która odwołuje się do nauki chrześcijańskiej, ma na celu nie tylko promowanie szacunku dla osób homoseksualnych, ale również uznanie aktów homoseksualnych oraz związków jednopłciowych za moralnie dobre. Z ubolewaniem stwierdzam, że w fałszowanie niezmiennej nauki Kościoła włączyły się również niektóre środowiska katolickie, których wypowiedzi i publikacje odeszły od magisterium. Kampania to kolejna wielka manipulacja homolobby. Mamy do czynienia z przedsięwzięciem politycznym, które po drugie jest bardzo groźne społecznie. Mówi prezes Prawicy Rzeczypospolitej europoseł Marek Jurek. To polityczne przedsięwzięcie finansowane jest z pieniędzy George'a Sorosa, który zaangażowany jest w promocję homoseksualizmu i zabijania dzieci nienarodzonych na świecie. Stąd ogromne zdziwienie budzi zaangażowanie się w kampanię środowisk, które mienią się za katolickie. Trzeba pamiętać, że nie można stawiać dolarów Sorosa ponad słowa Chrystusa. Świat zbawia Chrystus, zbawiają sakramenty, zbawia Kościół, a nie dolary Sorosa czy Judaszowe srebrniki. Cała kampania ma jednak szerszy wymiar. Podobny społeczny eksperyment chciano przeprowadzić w Irlandii. Tak naprawdę wprowadzenie takiego ustawodawstwa w kraju katolickim zaczyna się od takiego wywrotowego przechwycenia rządu dusz nad katolikami, od wmówienia opinii katolickiej, że odmowa, że opór wobec politycznego ruchu homoseksualnego jest brakiem miłosierdzia. Tymczasem tak naprawdę uleganie żądaniom tego ruchu byłoby brakiem miłosierdzia wobec homoseksualistów, bo oni szczególnie jako osoby mające taką skłonność do takiego postępowania potrzebują kultury, która daje człowiekowi siłę do oporu przed uleganiem tego rodzaju skłonnościom. Dlatego, jak podkreśla Marek Jurek, dziś bardzo potrzeba zdecydowanego stanowiska autorytetów katolickich i opinii katolickiej, tak żeby ludzie nie ulegali dezorientacji i nie dali się zmanipulować. W piątek w Bratysławie odbędzie się nieformalny szczyt Unii Europejskiej. Będzie to pierwsze tak duże spotkanie przywódców po referendum w Wielkiej Brytanii, które dotyczyło wyjścia ze wspólnoty. Unijni przywódcy w Bratysławie muszą dokonać głębokiej analizy sytuacji we wspólnocie, którą targają wewnętrzne kryzysy. Jeśli nie przeprowadzi się tutaj rzetelnej dyskusji, nie ujawni się tych zagrożeń, przed którymi uciekali Brytyjczycy z Unii Europejskiej, no pozostaną tylko slogany o konieczności wzmocnienia Unii Europejskiej. Wskazuje profesor Tadeusz Marczak, pomysły na rozwiązanie problemów Unii wspólnie przedstawia Grupa Wyszehradzka, w której dominującą rolę odgrywa Polska. To przede wszystkim my chcemy wyznaczać przyszłość Unii Europejskiej. Polska, Węgry, Słowacja i Czechy wspólnie domagają się gruntownych zmian w Unii. Coraz śmielej mówi się o potrzebie napisania nowych traktatów unijnych. Mamy szczegółowe rozwiązania, mamy pomysły. Mówimy o tym, że Komisja Europejska nie powinna zajmować się polityką, ale powinna zajmować się tym, co określono w traktatach. Unia potrzebuje zmiany nie tylko na poziomie instytucji i prawa. Chodzi też o rewolucję kulturową. Utopijne plany stworzenia jednego narodu europejskiego pozbawionego tożsamości i wiary nie zdają egzaminu, podkreśla premier Węgier Viktor Orbán. Teraz mamy fantastyczną okazję, kiedy Europa musi spojrzeć w oczy swoim błędom, powiedzmy tak, wartości narodowe, wartości religijne, tożsamość są ważne. Trzeba to pielęgnować i chronić. Trzeba to wpisać w dokumenty europejskie. W bardzo podobnym tonie wypowiada się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Te zmiany w swojej istocie muszą być tą kontrrewolucją kulturową. Muszą przypomnieć, że Europa jest bogata bogactwem europejskich kultur. Ich zróżnicowaniem struktur. Kryzys tożsamości w starej Unii doprowadził do kryzysu migracyjnego. Grupa Wyszehradzka przedstawia też propozycję jego rozwiązania. Ten poważny kryzys należy rozwiązywać tam, gdzie on się rodzi, poza granicami Unii Europejskiej. Chcemy wzmocnienia granic zewnętrznych, chcemy wzmocnienia pomocy humanitarnej. W ostatnich miesiącach prezydent Andrzej Duda oraz rząd umacniają pozycję Polski nie tylko w Unii, ale także na świecie. To daje Warszawie mocny mandat do wpływania na przyszłość wspólnoty, podkreśla profesor Andrzej Gil. My, wchodząc do Unii Europejskiej, byliśmy nie partnerem, a klientem. Dzisiaj
odchodzimy od tego klientelizmu politycznego i stajemy się coraz bardziej partnerem. Innego zdania jest jednak opozycja, która krytykuje działania rządu ukierunkowane na wzmacnianie pozycji Polski w regionie. Ostatnie 11 miesięcy pokazuje, jak bardzo zmieniła się polska polityka zagraniczna, jak bardzo zmieniła się pozycja Polski w Europie. Jak wiele straciliśmy. Opozycja przekonuje, że siła Grupy Wyszehradzkiej jest za mała, by wpływać na całą Unię. Mnie martwi tylko to, że Prawo i Sprawiedliwość spycha się na margines przez układanie się tylko i wyłącznie w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Rząd nie zamyka się na inne formy współpracy. Minister Witold Waszczykowski zabiega m.in. o zacieśnienie relacji w ramach Trójkąta Weimarskiego, czyli z Niemcami i Francją. Jeśli oni będą się zamykać w jakimś formacie ojców założycieli, państw założycieli, Benelux plus szóstka, no to jest ten instrument, który nam daje dotarcie do głównych, najważniejszych państw Unii Europejskiej. Nie ma jednak wątpliwości, że głos tak zwanej nowej Unii staje się coraz silniejszy. Państwa Europy Środkowej i Wschodniej odnoszą coraz większe sukcesy gospodarcze, co też daje im siłę. Razem jest nas 65 milionów. To już jest coś. Jeżeli do tego doliczę kilka fragmentów Europy, gdzie mają tą tożsamość narodową, to jest nas 100 milionów. To już jest siła. Jeśli Unia nie podniesie się ze swoich kryzysów i odejdą z niej kolejne państwa, to silne relacje zbudowane w Grupie Wyszehradzkiej oraz w innych formach współpracy regionalnej będą dla Polski bardzo korzystne. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką dziękował wspólnie z rolnikami za tegoroczne plony. Prezydenckie dożynki tradycyjnie odbywały się w Spale. Pierwsze prezydenckie dożynki w Spale zorganizował prezydent Ignacy Mościcki. Było to w roku 1927. Od tamtej pory minęło 89 lat i tą tradycję podtrzymuje prezydent Andrzej Duda. Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia, której przewodniczył ordynariusz diecezji łowickiej, ksiądz biskup Andrzej Dziuba. Chcemy za przykładem Ojca Świętego Franciszka wołać o to, aby na ziemię patrzeć nie tylko kryteriami ekonomii, ale kryteriami etyki i moralności. Aby dzięki temu ona trwała, abyśmy widzieli perspektywę tej rzeczywistości, która zrodziła tegoroczne plony. Po Eucharystii można było podziwiać barwny dożynkowy korowód oraz dożynkowe wieńce z całej Polski. Obowiązkiem polskich władz jest dbanie o polskich rolników, podkreślał prezydent Andrzej Duda. Zapewnił także, że zarówno on, jak i rząd będą starali się spełnić ten obowiązek. Mówiłem tu dzisiaj, przyjmując ten symboliczny bochen chleba wypieczony z ziarna z tegorocznych zbiorów, że obiecuję, że będzie on dzielony sprawiedliwie, tak, by w Polsce go nie zabrakło i dla wszystkich starczyło. Wierzę w to, że tak się stanie, ale to zobowiązanie ma także charakter przenośny. To nie chodzi tylko o chleb i mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją. To jest zobowiązanie prezydenta Rzeczypospolitej i władz Rzeczypospolitej o to, że będą dbały o sprawiedliwy rozwój kraju. Taki właśnie, który będzie uwzględniał też potrzeby polskich rolników. Para prezydencka zwiedziła dziś także miasteczko regionów, czyli stoiska, na których wystawcy ze wszystkich województw prezentują swoje wyroby, promując tym samym swoje małe ojczyzny. Nasze tradycyjne zachodniopomorskie produkty, ogórek kołobrzeski, papryka szczeciński, który głównie jest znany ze Szczecina. Oprócz papryka szczecińskiego również pasztecik szczeciński, różne wyroby wędliniarskie. W tej chwili województwo kujawsko-pomorskie ma znak rozpoznawczy. Tym znakiem rozpoznawczym właśnie jest gęś. I przepraszam bardzo, ale mamy zdrowy znak rozpoznawczy, bo wiemy, że gęś ma niesamowite walory zdrowotne, a smakowe również. Miasteczko regionów, Aleja Twórców Ludowych czy strefa dla dzieci. Na dożynkach w Spale każdy mógł znaleźć coś dla siebie bez względu na wiek. Regionalne stroje, rękodzieła i oczywiście dożynkowe wieńce. Dziś w Spale można było podziwiać i doświadczyć folkloru z całej Polski. Dożynki prezydenckie w Spale potrwają do późnego wieczora. Ze Spały dla Informacji Dnia Małgorzata Czernecka. Mamy nowego błogosławionego. Dziś w Karagandzie błogosławionym został ogłoszony ksiądz Władysław Bukowiński, apostoł Kazachstanu i więzień sowieckich łagrów.
To pierwsza w historii beatyfikacja w Kazachstanie. Podczas uroczystej mszy świętej w katedrze Matki Bożej Fatimskiej Matki Wszystkich Narodów w Karagandzie błogosławionym został ogłoszony polski kapłan ksiądz Władysław Bukowiński. Uroczystością przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych ksiądz kardynał Angelo Amato. San Giovanni Paolo II. Święty Jan Paweł II, znający osobiście błogosławionego Władysława Bukowińskiego, nazwał go heroicznym świadkiem wiary i obrońcą cierpiących prześladowania. Dla papieża Franciszka jest on niestrudzonym apostołem Ewangelii i pasterzem według serca Chrystusowego. Rzeczywiście ojciec Bukowiński był mężnym misjonarzem Chrystusa na rozległych ziemiach Europy Wschodniej, gdzie panowała totalitarna ideologia, która starała się wykorzenić z serca człowieka każde uczucie religijne. Do dzisiejszych uroczystości w Karagandzie nawiązał w czasie modlitwy Anioł Pański ojciec święty Franciszek. Dziś w Karagandzie w Kazachstanie został ogłoszony błogosławionym Władysław Bukowiński, kapłan i proboszcz prześladowany za swą wiarę. W życiu zawsze okazywał wielką miłość dla najsłabszych i najbardziej potrzebujących, a jego świadectwo ukazuje się jako kondensacja uczynków miłosierdzia względem duszy i względem ciała. Ksiądz Bukowiński niósł miłosierdzie ubogim, zniewolonym przez system. Człowiek, który nie miał nic, a dawał innym tak wiele. Służył w miejscu, gdzie wszystko było zakazane, wszystko wydawało się niemożliwe, a on pomimo represji, nawet więziony w łagrach, duszpasterzował. W naszym sercu on zawsze jest. Mówi urodzona w Karagandzie pani Ludmiła Wierzbicka. Błogosławiony ksiądz Bukowiński to wzór duszpasterza, człowieka miłosierdzia, spowiednika, człowieka bogatego wewnętrznie, który był zawsze do dyspozycji tych, którzy go potrzebowali. Ta beatyfikacja to szczególny dar w jubileuszowym roku miłosierdzia, mówi postulator jego procesu beatyfikacyjnego ksiądz Jan Nowak. Jest taki jakiś prorok w innym wydaniu Wielkiego Miłosierdzia na Wschodzie, przy tym apostoł Kazachstanu, bo rzeczywiście tam zaniósł to miłosierdzie. Jedna z zesłanek to mówiła mi, że on pierwszy ich nauczył koronki do miłosierdzia Bożego. Dzisiejsza beatyfikacja ma także szczególne znaczenie dla nas Polaków, podkreśla metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. To jest ukazanie wielkości kapłana, patrioty, Polaka na terenie Związku Sowieckiego, bohaterstwo tego człowieka. Z jednej strony, z drugiej strony współudział Kościoła w cierpieniu naszych rodaków na Syberii, Kazachstanie i w innych republikach sowieckich. Jutro w świątyniach Karagandy i Kazachstanu będą sprawowane msze święte dziękczynne za beatyfikację księdza Władysława Bukowińskiego. To wszystko w tym wydaniu informacji dnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Magdalena Rząd, zapraszam na prognozę pogody. W nocy od 14 stopni na południowym wschodzie do 19 w centrum. Nad ranem na północnym wschodzie, w centrum i południowym zachodzie zanikające lokalne mgły. Po ich ustąpieniu przeważnie w całym kraju bezchmurne niebo. Od 26 stopni na wybrzeżu do 28-30 na pozostałym obszarze. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. A teraz zapraszam na prognozę pogody na kolejne dni. We wtorek słonecznie, możliwy deszcz jedynie na Podlasiu, od 26 stopni w Gdańsku i Białymstoku do 30 we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Powieje słaby, okresowo umiarkowany, zmienny wiatr. W środę mgły na północnym wschodzie, po ich ustąpieniu w całym kraju przeważnie bezchmurne niebo. Od 24 stopni na Podlasiu do 29 w regionach zachodnich. Powieje słaby, okresowo umiarkowany wiatr ze wschodu.